Audioteka Apologetyczna przedstawia: Ksiądz Felix, cozel, dokąd idziesz, dokąd zajdziesz? Część siódma. Na ostatek opiszę jeszcze widzenie piekła, jakie Pan Bóg dał świętej Teresie, a które ona sama opisała. Boże mój. Jakaż boleść mnie przenika, gdy sobie wyobrażam stan człowieka, co za życia powszechnie był poważany i kochany. Wszyscy mu się kłaniali i dogadzali, a po śmierci widzi, że jest potępiony. O życie wieczne nieszczęśliwe! O męki bez miary i końca! Jakże podobna, że was tak mało się boją i unikają! Właśnie ci, co najmniejszej, nie mogą znieść niewygody, i którym zdaje się rzeczą nie do wytrzymania spędzić na posłaniu twardym choćby jedną noc. Razu jednego, gdym była na modlitwie, zostałam w jednej chwili przeniesiona z duszą i ciałem do piekła. Zrozumiałam, że Pan Bóg chciał mi pokazać miejsce, które mi tam szatani przygotowali. I na które byłabym zasłużyła za grzechy moje, w które bym była wpadła, gdybym była życia mego nie zmieniła. Trwało to bardzo krótko, ale chociażbym żyła jeszcze długie lata, byłoby mi niepodobieństwem zapomnieć o tym. Wejście do tego miejsca, mąk zdawało mi się podobne do uliczki długiej, a wąskiej, albo lepiej powiedziawszy, do pieca piekarskiego. Bardzo niskiego, ciemnego. Na spodzie była straszna, błotnista kałuża, wydająca smród zaraźliwy i pełna gadów jadowitych. Na końcu był mur wysoki, a w nim była wklęsłość bardzo ciasna, i w nią uczułam się być zamknięta. Wszystko, com dotychczas widziała i czegom słaby obraz dała, było jeszcze rozkosznym. W porównaniu do tego, com w tym więzieniu wycierpiała. Żadne słowo ludzkie nie może dać najmniejszego wyobrażenia tych mąk. One są niepojęte. Czułam w mej duszy ogień, którego natury z powodu braku słów opisać nie mogę. A i ciało moje było w tym samym czasie poddane nieznośnym bólom. Wycierpiałam w mym życiu w różnych chorobach boleści najdotkliwsze. Ale wszystko niczym jest w porównaniu do tego, com tam wtedy wycierpiała. Lecz najstraszniejszym było to, żem miała przekonanie, że te cierpienia będą bez końca i bez ulgi. W tym wszystkim męczarnie ciała są jakby niczym w porównaniu do katuszy, jakby konania duszy. Był to ucisk, tęsknota. Rozdarcie serca strasznie dojmujące, a zarazem smutek i rozpacz tak gorzkie, że nadaremnie siliłabym się je opisać. Jeśli powiesz, że w każdej chwili doznaje się uczucia konania, to powiesz za mało. Bo w ostatnim tchnieniu życia jakaś siła obca zdaje się nam życie odbierać, a tu dusza sama jakby pozbawia się życia. I jakby w kawałki się rozdziera. Nigdy nie potrafię wynaleźć wyrazów, aby dać wyobrażenie tego ognia wewnętrznego i tej rozpaczy, która jest jakby szczytem cierpień i męczarni. Czułam, jak się palę, i jakbym była rozdzierana na tysiące kawałków. I nie boję się powiedzieć, że męczarnią ponad wszystkie męczarnie, jest ten wewnętrzny ogień i rozpacz. Wszelka nadzieja ulgi i pociechy wygasła. Tam się oddycha wyziewami zatruwającymi. Tam nie ma miejsca, aby usiąść albo się położyć. Takie były moje męczarnie w tym ciasnym zakamarku, wydrążonym w murze, gdzie byłam zamknięta. A mury tego więzienia i przerażenia oczu gniotły mnie swym ciężarem. Tam wszystko człowieka jakby dusi, światła nie ma najmniejszego. Tam są ciemności jakby wśród najbardziej czarnej i ponurej nocy. A pomimo tego, o tajemnico, chociaż żadne i najmniejsze światełko nie świeci, pomimo tego widzi się wszystko, co dla wzroku może być dokuczliwe. Pan nasz nie chciał mi wtedy użyczyć dokładniejszego poznania piekła ale później w innych widzeniach objawił mi i inne jeszcze okropniejsze męki, jakie czekają potępionych za niektóre grzechy w szczególności. Ale żem tych mąk sama nie odczuwała, lecz je tylko widziałam, nie napełniły mnie taką bojaźnią jak te, których w tamtym jednym widzeniu doznałam. Wszystko, co kiedykolwiek słyszała lub czytała, Albo sama sobie o mękach piekielnych wyobrażała, zupełnie nie dorównuje rzeczywistości. Palić się w ogniu ziemskim niczym jest w porównaniu do ognia piekielnego. Między jednym a drugim ogniem taka jest różnica, jak między obrazem życia a osobą żyjącą. Chociaż temu już sześć lat, jakem miała to widzenie, to przecież i teraz jeszcze. Kiedy to piszę, tak samo ono na mnie działa, że krew z przerażenia ścina mi się w żyłach. Zastanów się nad tym i rozważ to dobrze. Wieczność piekła. Już powyżej wykazałem na podstawie nauki pana Jezusa, ojców świętych i soborów Kościoła, że piekło jest wieczne. Jest to dogmat naszej wiary świętej, czyli nauka taka, o której by kto dobrowolnie wątpił, tym samym nie byłby już katolikiem, ale heretykiem. Sławny teolog Lesiusz mówił, że cztery są główne tajemnice wiary świętej, które umysłowi ludzkiemu są trudne do pojęcia i wierzenia: tajemnica trójcy przenajświętszej, wcielenia syna Bożego, Najświętszy Sakrament i Wieczność Piekła Pod pewnym względem wiara w Wieczność Piekła jest jeszcze trudniejsza do uwierzenia aniżeli inne tajemnice, jak słusznie zauważył głęboki uczony teolog Shiben, gdyż przeciw tej tajemnicy buntuje się nie tylko dumny rozum ludzki, który nie chce łatwo uznać tego, czego nie pojmuje, ale buntuje się i zepsuta wola, grzechami wypaczona. Lecz tu nie pomogą żadne trudności i buntowanie się rozumu i woli. Tu objawienie Boże, powaga Boża i nieomylna nauka Kościoła Świętego muszą rozum i wolę w karby wziąć i pobudzić do przyjęcia tej nauki od Boga nam objawionej, a przez Kościół do wierzenia podanej. Jak więc wierzymy w inne tajemnice naszej wiary świętej, tak i w tę niezachwianie wierzyć musimy na podstawie objawienia Bożego, na podstawie powagi Boga i Jego nieomylnego Kościoła. Chcesz tą nauką najpewniejszą wiary naszej świętej o wieczności piekła teraz się przejąć, to potrzeba koniecznie najpierw wzbudzić silny akt wiary. Wierzę, coś objawił Boże, twe słowo mylić nie może. Wierzę, że kary piekła będą wieczne. A teraz, tę wiarę obudziwszy, zastanów się dobrze nad tym, że właśnie wieczność piekła męczarnie jego czyni najstraszniejszymi. Gdyby męczarnie piekła nie były nawet tak okropne, jak są, gdyby była tylko wieczna ciemnica, wieczne więzienie, bez żadnych nawet innych mąk, to by już piekło było bardzo straszne. Lecz tam będzie nie tylko wieczne więzienie w ciemnicy, ale to więzienie będzie połączone na wieki z tymi wszystkimi mękami i katuszami, o których czytałeś, bez najmniejszej ulgi, przerwy i pociechy. Ściśnion będzie i wszelka boleść nań przypadnie. Bez żadnej pociechy, rozszerzyło się piekło i rozdziawiło paszczękę swą bez żadnego końca. Tu na świecie przecież nikt wszystkich boleści naraz nie ma. Nikt naraz nie cierpi bólów wszystkich zębów, piersi, żołądka, głowy i nerwów. Tu, choć od czasu do czasu jest przerwa i ulga. Bo nieraz z wielkiego bólu albo przytomność i świadomość się traci, albo sen powieki sklei i człowiek cierpieć przestanie, albo choć w modlitwie znajdzie pociechę, ulgę, ukojenie. A tam w piekle, na wieki, nigdy żadnej ulgi i pociechy nikt nie dozna. Tam z całą przytomnością będą wszystkie cierpienia naraz, bez przerwy, na wieki. Ile lat? Ile wieków potępieniec będzie więziony w tej ciemnicy? Zawsze? Na wieki? Ile lat? Ile wieków przetrwa we łzach, w rozpaczy? Zawsze, na wieki. Ile lat, ile wieków będzie w tym nieznośnym towarzystwie? Zawsze na wieki? Ile lat? Ile wieków będzie się palił w tych płomieniach tak strasznych zawsze, na wieki. A więc nigdy Bóg miłosierny nie zlituje się nad nim nigdy, na wieki a więc nigdy męki się jego nie skończą nigdy, nigdy, na wieki. Zawsze i nigdy oto dwa straszne słowa wieczności. Męki piekła, pomyśl nad tym dobrze będą trwały nie rok, nie dwa, nie dziesięć, nie sto, nie tysiąc, nie dziesięć tysięcy, nie milion, nie milion milionów lat, ale zawsze, na wieki. Jak wieczny jest Bóg, i jak wieczne będzie szczęście wybranych w niebie, tak, wieczne będzie i piekło. I pójdą ci potępieni na męki wieczne, a sprawiedliwi do żywota wiecznego. Powiedziała prawda odwieczna, sam Bóg wcielony, Jezus Chrystus. Raczej wszystko przeminie niż najpewniejsze, nieomylne słowo Boże. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Żeby Ci, kochany czytelniku, tę wieczność piekła lepiej przedstawić i uzmysłowić, chcę Ci ją objaśnić niektórymi porównaniami. Od czasu jak Judasz jest w piekle, nie ma jeszcze dwóch tysięcy lat. Gdyby ten potępieniec co dzień jedną łezkę tylko wylewał, a piekło by skończyć się miało wtedy, jak Judasz tyle łez wyleje. Ile kropel wody mieszczą w sobie wszystkie morza na całej kuli ziemskiej, ileżby wieków trzeba Judaszowi na to czekać. A jednak potępieniec wylałby w ten sposób tyle łez, że nimi zalałby cały świat, podobnie jak wody przy potopie, ale piekła nie zalałby nigdy, bo ono jest i będzie wieczne. W lecie widziałeś nieraz na drogach, Zwłaszcza zwykłych, wznoszące się tumany kurzu. Ileż tam milionów było tych pyłków? Otóż gdyby Pan Bóg pozwolił potępieńcom co sto lat wychodzić z piekła i po jednym pyłku zabierać z ziemi i piekło zasypywać, ileż by na to czasu potrzeba było, aby całą ziemię, pyłek do pyłku przenieść do piekła? Liczba nie lat, ale wieków nie pojęta. Dla lepszego pojęcia spróbuj przeliczyć kwartę maku, a jednak potępieńcy przenieśliby w ten sposób po ziarnku i ziemię, i nawet wszystkie gwiazdy. Ale piekła by nie zasypali nigdy, bo ono jest i będzie wieczne. Gdyby ziemia nasza była z diamentu. I gdyby ptaszek od czasu do czasu przelatywał, i dzióbkiem o ziemię diamentową pocierał, ile by czasu potrzeba było, aby on dzióbkiem swym w ten sposób całą ziemię tak starł, aby z niej ani śladu nie pozostało. A jednak prędzej by tę ziemię diamentową całą starł, ale i wtedy końca by piekła nie było, bo ono jest i będzie wieczne. Jedynka i sześć zer to dopiero milion, czyli tysiąc tysięcy. Napisz liczbę, którą byś opasał wokoło całą kulę ziemską, mającą przeszło pięć tysięcy mil w obwodzie. Co by to była za ogromna, niepojęta cyfra? Napisz liczbę od Ziemi do Księżyca na odległość pięćdziesięciu tysięcy mil, a nawet choćby do krańca najbardziej odległej gwiazdy. Od której światło biegnąc z chyżością 300 tysięcy kilometrów na jedną sekundę, potrzebuje, aby do nas doszło kilka tysięcy lat. Czy ta liczba może wyrazić ilość lat piekła? Nie bo i ta liczba jest ograniczona, skończona, a ilość czasu mąk piekielnych jest nieskończona. Końca nie ma i mieć nie będzie. Bo piekło jest i będzie wieczne. Pomyśl nad tym i zastanów się dobrze, bo jest nad czym, bo od ciebie to zależy, gdzie będziesz na wieki i jaką wieczność mieć będziesz: czy w wiecznym szczęściu z Bogiem i świętymi w niebie, czy w wiecznych mękach z szatanem i potępionymi na wieki w piekle. Dokąd idziesz, tam zajdziesz. Słówko jeszcze o tym, gdzie jest piekło. Ludziom pytającym się, gdzie jest piekło, odpowiada święty chryzostom: Nie pytajmy się, gdzie ono jest, lecz jak go uniknąć mamy. Że piekło jest w jakimś oznaczonym miejscu, to nie ulega wątpliwości. Ale gdzie ono jest? Bóg nam tego nie objawił, ale niektóre wskazówki mamy w Piśmie Świętym i w nauce Ojców Świętych i w objawieniach świętych pańskich, że ono jest prawdopodobnie w środku ziemi. Prawdą pewną jest, mówi sławny teolog Suarez, że piekło jest w ziemi. I tak czytamy w Księdze Liczb o Korem, Datanie i Abionie, że na słowa Mojżesza rozstąpiła się ziemia pod nogami ich i pożarła ich i stąpili żywo do piekła. U Izajasza czytamy, rozszerzyło piekło paszczękę swą i zstąpią mocarze i pospólstwo i zacni i sławni do niego. Do ziemi człowiek zbytnio się przywiązał, na ziemi dla pozornych jej dóbr człowiek grzeszył i niebem wzgardził. Na ziemi też lub w jej wnętrzu najprawdopodobniej będzie miejsce jego wiecznego więzienia i wiecznych mąk. Koniec części siódmej.